Nieznajomy... O co chodzi? Ochraniam to miejsce. Zanim ktokolwiek tutaj ci w czymś pomoże, musisz... Takie są... Ustalone? Przeze mnie. Dobra. Miejscowe topielce są dla nas prawdziwym utrapieniem. Znajdziesz mnie w Bagiennej Lilii. Gdzie znajdę? Na północny wschód od Tuszu powinno być spół... Co się... Pogadamy później. Witaj w czarnej toni, nieznajomy. Czarna toń? To nie jestem w Tuszu? Jesteś, nieznajomy. To duże drzewo, to Tuszu. A teren dookoła z... Muszę... Najpierw pomów z Gilaną. Jest strażniczką korzeni i zna wszystkich magów w Tuszu. Wejdź po schodach prowadzących do drzewa. Wejdź po schodach do drzewa. Musi gdzieś tam... Co sądzisz o... Jest nerwowy, zadufany. Bo... Tu nie chodzi o... Z tym łotrem po prostu nie da się pogadać. Moje podłe życie. Co? Dobrze by było, gdyby choć trochę wspierali mieszkańców. Jak? Zero przemocy, zero przemytu, zero bagiennego zie... Szlak! Muszę przecież... Co masz? Co masz?
Jak tam życie? Hej, szefie! Dlaczego? Zrobię z... I to mówi gruźlik mnie... Pozory mylą. Znajdź moją torbę. Czemu? Możesz ją zatrzymać, szefie. Ty bierzesz... To właśnie zawartość. Rzeczy osobiste. Chcesz torbę? Na przykład taką? Świetnie, szefie. Zawartość dla mnie, torba dla ciebie. Zgadza się? Ładna torba ozdobiona złotem. Że co, bora? No to chyba muszę os... Szefie, to... Panie! Odczep się, szefie. Jestem na służbie. Oto jaja. Zadowolony? To nie chodzi o mnie, ale o dobro czarnej Toni. A ty, przyjacielu, udowodniłeś... Czy teraz możemy... Jak najbardziej. Czymś... Przybyłem do czarnej Toni dawno temu i miejsce to... Koszmary się skończyły. Co tak? Długo by opowiadać. I robię, co mogę, żeby... Paladyni wymordowali... Czyli rozumiem. Żarliwość i nietolerancja paladynów stają się coraz widoczniejsze. Robar prowadzi ich w złym kierunku. A czy Czarna Toń chce... Czuję się w obowiązku pomagać tym biednym ludziom. Biorą każdy dzień taki, jakim jest. Żyją bez... Robię, co w mojej mocy, żeby zachować porządek... Co robisz, jeśli... Wtedy musi odejść. Gdy czarna owca szpe... A jeśli ktoś nie... Nienawidzę przemocy. Kiedyś na pewno... Nie będę tolerował w czarnej Toni niegodziwości ani roz... A co... Nie doceniają tego, co robię dla czarnej Toni. Mógłbym wiele zrobić dla nich... Witam. Hej, to moja... Zgadza się. W środku widzę... Ktoś mi... Ja? Nie.
Znalazłem ją. Dostaniesz w zamian. Co masz? Co masz ciekawego? Dobrze, możesz wziąć torbę. Popatrzmy. Hej, jest pu... Umowa do... Czekaj, czekaj, zapłacę ci dwa razy tyle. A co był? Nordmarska Starka. Trunek wysokiej jakości. Niezwykle pożądany tu na... Kolejny nowicjusz. W jakiej sprawie przybywasz? Potrzebuję informacji o dwóch magach, którzy w archiwum Zamku Srebrowód chcieli się czegoś dowiedzieć o pradawnej świątyni. Takimi sprawami zajmuje się Wielki Mistrz Merdarion. W takim razie chciałbym... Wielki Mistrz Wody jest... zajęty. Bez mojej zgody nikt... No to chciałbym otrzymać twoją zgodę na rozmowę z Wielkim Mistrzem. Ha! Nie ty jedyny. Na początek tutaj, tuż przy wejściu. Niech Vultus obieca, że przestanie rzucać czary bitewne wewnątrz. Powiedz mu, że jeśli usłyszę jeszcze jeden... I wtedy pozwoli... Możliwe. Czy Vultus sprawia kłopot? Jego eksperymenty stanowią zagrożenie! Skoro Vultus jest tak niebezpieczny... Podobno jest geniusz. Szaleń? Zajmuje się... Sądzisz więc, że... To, co robi Vultus, jest z natury złe! Rad... Można tak powiedzieć. Trzech wielkich mistrzów bractwa. Powiedz... Wielki mistrz Milten to wyjątkowo uzdolniony mag ognia. To on wpadł na pomysł, żeby święte drzewo stało otworem przed wszystkimi magami. Wielu mu nie ufa, gdyż niegdyś przyjaźnił się z królem Myrta. Co wie? Wielki mistrz Merdarion niewiele mówi o swej przeszłości. Jakby istniało coś... Wielki mistrz Merdarion jest żywo zainteresowany starymi... Kto? Wielki mistrz Ningal. To ma... A co zabija ty? I tak już ci zawie... Nowicjusz.
niczek? Spokojna głowa. Bardzo. Niech no zgadnę. Przysłała mnie tu Gilana. Mam ci przekazać, że po kolejnym wybuchu wylądujesz w bagnie. Bez obaw. Zakończyłem eksperyment. Co? Moja misja dobiegła końca? Żadnych przysług? Żadnej walki? Świetnie. Zatem kolejna wizyta u wielkiego mistrza Merdariona. Merdariona? Gilana na to nie zezwoli. Będzie po prostu naciągać cię na... Czemu mnie? Mogę ci pomóc zostać członkiem Tuszu. Dostęp do wyposażenia i takie tam. Ciekawi. Gilana uwzięła się na ciebie? Ta jędza nie pojmuje magii. Natomiast ja tak. Czyli ona jest wiedźmą, tak? Zdziwiła mnie obecność kobiety wśród magów. Ona jest magiem, ale nie badaczką. Nic nowego nie wie, nic nowego nie robi. Nie ma tu czego szukać. Gilana jest czarodziejką? Nie rozwścieczyło to bogów? Nie jesteś stąd, prawda? W Setari od setek lat istnieją czarodziejki. Może Gilana to dla nas kara boska? A ty jesteś ba... Jestem. Magia się zmienia. Stworzę... Nowa? W ciągu ostatnich kilku lat magia uległa przemianie i nie mog... Tutaj mogę pracować bez przeszkód. Ci na gór... Czyli wyż... Nie, sam o to poprosiłem. Czym jest to... To pompa. Dzięki niej jaskinie są suche. A... Czego? Słomkowego kapelusza. Kapelusz. Cały mój czas chcesz zmarnować? A czego oczekiwałeś, księżni? Ty to wiesz, jak... Zna... Gdzie ma... W niewielkich ruinach. Mieszka tam paru wygnanych orków. Idź na południe do mostu, a na... Czemu ten kap... Przeko... Czy to znaczy, że... Nie. Jedynie... Wykiwał... Nie. Mam prawo przyjąć cię do naszego... Czego? Ktoś przeprowadzał eksperyment. Jeden z zębaczy uciekł. Z Demas... Rozumiem. Nie zupełnie. Jest mi ob... Zdobędę. Gdzie zna... Według mojego... ucznia... Możliwe, że inny... Wygląda... A jeśli... Cóż... Czym? To duża, dwunożna jaszczurka. No? Nie teraz, przyjacielu! Później! Jak tam życie? Szefie, to ty... No, przyjacielu. Co? Ukradłeś nordmarską Starkę Borano. Szefie, prze... Mam powiedzieć o... Nie zrobisz tego, ba... Chyba sobie... Sze...
Szefie, dość! Pogadajmy jeszcze... Szefie, przepraszam! Zgoda. Poszukiwacz przygód. Do mnie? Tak. Słuchaj, zjawiłem się tu przed wojną w poszukiwaniu legendarnego artefaktu. I co? Nie, za to złapałem febrę. Już od paru... Powiesz mi... To legendarny wodny puchar. Co robisz w Czarnej Toni? Jestem odkrywcą i podróżnikiem. Zbieram skarby. W Setarif usłyszałem o wodnym pucharze i od razu wyruszyłem w drogę. Wtedy wybuchła ta parsz... No i utknąłem. Nie mogę ani wrócić do domu, ani szukać kiedy coś strach. Jesteś... Tak, tam znaj... Słyszałem, że Setarif jest... Mam tylko nadzieję... Na... Tak, to już ledwo na nogach mogę... Je... Mogę ci pokazać. Tak? Wiele lat temu nauczył... W Pol... Słynny mag Vatras nazwał go wodnym pucharem. Mieli go tu... Co się stało? Zaginął. Uczeń Vatra... Chciałem pod... Gdzie mam sz... Według tropiciela, z którym rozmawiałem, jego ślad nie odważył się... Witaj, skarbeńku. Inter... A zna... tak sobie tylko dorabia. Nic przecież nie... Znowu mnie łupie w kościach. Znam recepturę na pewną maść, która mogłaby mi pomóc. Ale potrzebuję... Jak mi przyniesiesz pajęczyny? Co sądzi? Czarna Toń potrzebuje ko... Wprowadza... Właśnie dał mi w prezencie 6 jaj topielc... Jest nie... Wygląda na to, że... Nie wszyscy. Boran, Dygot i inni go... Za... Gdzie zna... Żyją na brzegach. Są niebe... Nie, skarbeńku, to malutkie pają... Rozejrzę się. Witam. Witam. Tutaj? Thank you.
więcej się uczę, tym bardziej się czuję niedouczony. Paradoks! Masz pajęczyny? Droga pani, nie jestem cudotwórcą. Co słychać? Masz... Proszę bardzo. Dobra robota! Co masz ciekawe?
Witam. Zatrzymuj się!